Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w kolejnym włamaniu z w XCOM 2 Long War 2. Trzecia, czwarta. Cztery skrzyneczki tylko. Łe. Dobra, kochani, Jarosław, Sara, Szymon, Master i Kuba. Także taką ekipą będziemy dzisiaj sobie, myślę, zabierać te skrzyneczki. Coś się może wydarzyć ciekawego, może nie, może tak. Dobra, podbiegnijmy tu. Tu mogą być czasami, także warto uważać. Natomiast mamy skaner, więc nie zawaham się go użyć od razu. A gdzieś tu. Dobra, kogo mamy? Mamy kogoś tu. To jest dronek, z tego co widzę, jakowyś. Pokaż no tu się, dronku, nam wszystkim. Dronek, dronek. Tu ktoś na górze jest. Tu jest oficer. No i dobra, no. Pamiętajmy, że nie mamy concealmentu tutaj, nie? Ukrycia. Także oni mogą przyjść do nas w każdym momencie. Wolałbym, żeby nie przychodzili, natomiast czasami może się zdarzyć tak, że przyjdą. Aha, dobra, czyli widzimy tutaj, że dotąd widzą. A, zrobimy to ostrożniej. Wydaje mnie się. Rozumiem. Już idę. No. Gdzieś tam idą, coś tam robią. Gdzieś się drzwi otwierają, nie wiem czy nie tu. Idzie tam dronex. Nie wiem czy światełka widzicie. No, już można? Czy co tam się dzieje? Halo? Uuu, mechu, mechu, mechu. Nie wiem czy widzicie mecha. Tu jest mechu. Mechu, mechu. Podbiegnijmy tu. Mechu jest tam. To ten był na górze. 13, natomiast mecha nie widzę. Ale że Shieldbearera już mają? To są skurczybyki, no. Tak jest, wykonuję. Tu katana ciach, katana raz. Natomiast trzeba uważać niestety tutaj. No chodźcie, brudasy. Chodźcie, chodźcie. Idę. No, mechowcy. Natomiast oni przyjdą do nas tutaj już. Z tego co myślę, bo szli w tym kierunku. Tu jest mech. Nie wiem czy nas zobaczą czy nie. Chyba tak. Dronex. Natomiast oni ten. Mogli usłyszeć strzały, ale... Nie, 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 stój, 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 dronku. Bo mi Jarosława... Obadasz. Ci nie wiedzą, co się natomiast stało. Gdzieś tam słyszą strzały, ale to tyle. Jarosław. dwie kratki dzielą cię od wykrycia. Natomiast, kochani, spokojnie. Właśnie tamtych widać. Mamy natomiast, kurczę, Sarę, która ma dowodzenie. Mamy rakietkę. Oni są gdzieś tu, natomiast, kurde... Trzeba będzie zachować tę rakietkę prawdopodobnie. Wiesz co? Od 3 do 6. No musiałbyś zadać 5 obrażeń, więc bez sensu to jest. No tutaj nas wykryją. Natomiast mamy chyba to przebicie pancerza, no nie? Nie. Plus mamy zawziętego, może podejdą bliżej do nas gdzieś tu i wtedy rakietę zapodać. No, bo wolałbym Shieldbearera zniszczyć. On ma akurat je od 11. I potem uciekniemy stąd. Dobra, spróbujemy. To będzie ciężka akcja. Znaczy to, co się wydarzy, będzie ciężkie potem. Natomiast elegancko. Zaawansowany większy magazynek i dłumik, super. Ci wtedy mówią, o kurde, kurde! Uważajcie, to Master Shadow! Tak mówią, i wtedy podbiegają kawałek tu. Wtedy ci mówią, super, super, fajnie, że jesteście. Schodzimy do was na dół, żeby dostać rakietą też. Albo i nie. I tyle. To są wszyscy na mapie, tak naprawdę, już. Dobra. No tego trzeba wyeliminować.
bo Jaro musi się przemieścić. Natomiast Jaro, nie wiem, czy będzie potrzebny już jego concealment tutaj w tym wszystkim. Aha, ty jesteś tu, wiesz co? To jest Kratenike. Natomiast moment. Kurde, może się tak właśnie skapnąłem, że... jesteśmy tutaj za blisko siebie, wszyscy. Jeżeli pójdzie jakaś rakietka, a może pójść, to będzie źle. Właśnie nie wiem, czy to się uda w ogóle stąd zrobić. Wydaje mi się, że powinno się udać tu podbiec. W sensie, to, że podbiegniemy, to się uda. Chodzi o to, że krok w prawo, skoro tu jest barierka, krok w prawo, żeby tego Stunlancera dziabnąć. Ewentualnie można by go próbować ogłuszyć. Ciekawostka. To jest 0,94. Właśnie. Mamy ciebie, stary. Poślemy cię, stary, na tyły. Masz ten huragan stali, więc to będzie dobry pomysł. Natomiast... aha, ty nie widzisz mecha. Dobra, zobaczmy. Tu. S58. Chyba, żeby próbować dziabnąć. To jest 73. No mecha nie mogę. Mogę tego próbować ogłuszyć, ale co z mechem? Bo tak, to go strzelę, on od 2 do 5 to nawet nie przebije. To jest ten laserowy. Prawdopodobnie trzeba będzie tu jednak puścić rakietę. Tylko kurde, no właśnie, podbiegłem tu. I co? No mógłbym zrobić coś takiego. Jest 0,76 pola, więc mech dostanie. Tak czy inaczej. No właśnie o tym mówię. Ten za 8 dostał elegancko. No ale mech dostał kurde za 4 tylko. No, spróbujmy go ogłuszyć. Super. A, Jarosław tu jest jeszcze. Jarosław też nic nie zrobi. Jarosław ma od 3 do 6. Dlaczego ty masz ten? Więcej obrażeń zadajesz. Wiesz co, Jaro, może ty zostań tu moment. Można by ich tam... nie, nie można by. Dobra, tu jest przygwożdżenie. Ała, ała! Do cholery z tym! No. Też byliśmy za pełną osłoną. Dwa życia ci zostały tylko? No, fuks. Tu trzeba zdjąć Overwatcha. Znaczy tego. Tylko kim to możemy zrobić? Bo ty stąd nie widzisz, nie? Już teraz. Widzisz natomiast stąd. Ale nie wiem, czy nie podejść bliżej. Zaraz tam będę.
jakiegoś flasha. Nie. Za szóstkę, spoko. Dobra, Overwatch zdjęty. 84. 79, może tu podbiec. Kurde, mało szans mamy. Tu mamy oficera Adventu, można by pobiec potem gdzie. Chyba, żeby mecha dziabnąć i po prostu odbiec tu na tyły. To będzie chyba lepszy pomysł. No nie. Coś takiego. Tak jest. Poeliminujmy tych, co można. Nie sądziłem, że to trafisz, ale super, stary. Kurde, za trójkę naprawdę. No i mamy Jarosława jeszcze. No, Jarosław, będziesz musiał, kurde, się ujawnić. Dobra, trzech zabitych. Zostało jeszcze pięciu. Znaczy, trzech zabitych w tej turze, nie? Ogłuszenie minęło. No. Cholera, blisko było. To może boleć. 21%. Stary, czemu masz takie małe te? Ała! Nie! Nie! No, chodzi o to, że była zaznaczona, nie? Drop some dropy. To mój miły, mógłbyś... Wiesz co, stary? Aha, bo ty byłeś tu. Nie wiem, czy nie podbiec... nie podbiegnę tu. Mógłbym podbiec tu, dostać jeszcze jeden punkt akcji i zjarać ich tu. I to nie byłoby głupie wcale. Jest sierżant. 65% tylko na trafienie. No to tego lansierka chyba dziabniemy. Super. Za 16 w ogóle, nie? W międzyczasie szybko robimy leczenie Nie tobie! Nie tak! Do cholery jasnej. No nieważne. Dobra. Spoko. No i ty, mój miły. Ucieknij sobie, nie wiem gdzie. Gdzieś za jakąś tą pełną osłonę, tak żeby cię nie było widać zbytnio. No, a może sobie podbiegnij tu. Tu Jarosław natomiast może rzucić flasha tam. I tak chyba zrobimy, tylko jeszcze nie wiem z której strony. Bo mógłbyś podbiec tu, ale nie dorzucisz tam swoim ogniem piekielnym. No i warto by się przybliżać powoli, nie? A czemu tu nie będziesz skrzydlony, skoro możesz go z boczku dziabnąć? Zasuwam. Podbiegnij tam. Co by go ewentualnie oskrzydlić? A ty też masz ten, mój miły, flasha. Fuck. Zaraz, moment, gdzie jest trzeci gość? Aha, dobra. Tu jest trzech. No, to trzech zostało i tyle. Mamy flasha tutaj. A ty już nic nie zrobisz. Nice. No. Zabijmy tego. Jak to się uda?
Fox. Nie wiem co z tym, kurde. Dobra, to już wiem co z tym. No, Sara! Kurde, 40%. Jedna tura do wzięcia tego. Wow! Nie zauważyłem, że ma tego. Zmysł bojowy, super. Czekaj. No cholera. Jest takie pole. Nie? Było takie... O! Tak, wiem, że Jaro jest ten. Odsłonięty, ale po to właśnie chciałem tutaj Szymona. Bo ten jest ogłuszony, ten sobie nic nie zrobi, ten nie będzie strzelał, bo już nie może strzelać. Natomiast mamy Barabusza tutaj. Za 12. Chyba zacznę ich podliczać. Chyba powinieneś. Idę. Idź na swoją starą pozycję, potem dziabniesz kogoś. Zrozumiano. A, kiepsko. Kiepsko u ciebie z amunicją. Dezorientowany i oskrzydlony. Tylko właśnie będzie do Jarosława pewnie strzelał, no ale... Red Fog plus dezorientacja to było to. Dobra. Musimy niestety iść powoli. 6 tur zostało. No kurde, tak nie do końca. Może gdzieś... Gdzie są skrzyneczki w ogóle? Jedna jest tu. Jedna jest... Zaraz. No jedna jest tu, druga jest na samej górze, druga na samej górze i tu, dobra. Czyli dwie na górze i dwie tu, dobra. Chodzi o to, żeby tam rozeznać się w sytuacji. 55 w ogóle, nie? Nice. Jeżeli się poruszy, to dostanie w piernicz w ramach wpiernicza. Jedziemy z tym koksem. Sara, jedziesz z koksem. Tak będzie. Aha, przeładowanie musisz gotów uskutecznić. No dobra, no. Tak jest, wykonuję. Jarosław na samą górę, potem drugą skrzyneczkę. On się dalej pali, więc się ruszy. No chyba, że z tego, nie? A już się nie pali. No to może strzelić. A, dobra. Hard points, nie wiem co to jest. I tyle. Super. Paliwo zaraz pierdyknie. Ale szwalnęło. Jakie paliwo pierdyknie? Co wy gadacie? Zrozumiano. Tak jest, wykonuję. Śmigaj, my tu zabieramy. To jest animacja, że biegnie na dole, nie? Przedmiot zabezpieczony. Dobrze. Iwak mamy tutaj. Wydaje mi się, że nikogo nie ma, natomiast no ciutkę ostrożności. Się wie. No właśnie, się wie. Warto zachować. Nie za dużo. Już się za to biorę. Przeczesuję teren. No, jeszcze 4 tury mamy w ogóle. Także to był dobry pomysł. Ruszam na...
żeby wszystkich naraz w sumie zacząć atakować, a nie potem się zastanawiać, kto jeszcze został, nie? Zabieram się. Zasuwam. I chyba tyle. Znaczy no, jeszcze w sensie... Nie możemy antenki niestety zhakować, bo nie mamy kima. Super. Natomiast tam rany były. Dwie osoby, kurde, Sara i Master. A Master to już w ogóle. No nie szkodzi, nikt nie zginął. Było ciężko, mechy były. Były już sierżanty, które mają, kurcze, celność bogów. No ale cóż. Póki co jest ok. Kuba dobrze strzelał dzisiaj. To muszę przyznać. No Master oczywiście zniszczył wszystkich. Jarosław, dobry flash. Dobre płomienie u Szymona. Także no. MVP w sumie nie było. Hamstring. Take a shot with increased chance to hit. To jest dobre. Heads down. Low profile. I 3 defensa. No, co masz defensa sporo. Ataki dystansowe przeciwko skrzydlonym wrogom zadają 2 punkty obrony. To może być dobre, natomiast kurde. Oddaj strzał zwiększoną szansą do trafienia plus 20, ale zadającego tylko pół obrażeń. Natomiast crippling, czyli no, nieruchamiającego, wiecie, jak dostaniecie w nogę, no to gorzej się chodzi, nie wiem jak to przetłumaczyć. Zmniejszającego właśnie wrogowi możliwość właśnie albo ruchu, albo ataku na jedną turę. Aha, czyli minus 40 do ataku ma kolo i ma minus 8 do mobility. Grants one movement only action. Ale to tobie? Cannot be used with... To jest dobra sprawa, bierzemy to. Może się to przydać. Właśnie chodzi o to, żeby takie jakieś dziwne umiejętności wybrać. Dobra, stary. Danger defense. Aha, czy nie możesz być zaskoczonym przez chryzalidów albo tych? No i dobra, też fajna sprawa. Yamabushi Heritage. Czyli to jest dziedzictwo Yamabushi. Dwa armora. Wow. 15 defensa. 2 HP regeneruje. W ogóle na sierżancie sztabowym. Masakra. Each throw in Hailstorm. Ale nie bardzo rozumiem. Aha, czyli to jest po prostu taki strzał tego, nie? Strzał z noży. Nie, no to bierzemy Yamabushi. Masakra. To jest takie OP, ale no trudno. Kryształy Illyrium, stopy, metali, zmysł bojowy, zaawansowany większy magazynek, koncentracja, celowniki laserowe, decreased chance of being critically hit. Właśnie, to miałem pododawać, ale chyba pododajemy te wszystkie rzeczy, jak będziemy mieć pancerz. Dobra. Kogo mamy tutaj? Igora mamy, który miał mieć tą strzałę, nie wiem po co, to pamiętamy z ostatniego odcinka. Armaneusza, który ma samotnego wilka, który to też się nie przyda zbytnio. Jakuba. Ten precyzyjny strzał u ciebie nie byłby najgorszy, powiem szczerze. Mamy Szymona, zdobycze bliskość. To jest też dobre, bo będziesz blisko w miarę wrogów, jak będziesz jarał ich. 30 szans do trafienia krytycznego. Jakie sobie te rzeczy są. A czekajcie, mamy Jarosława. Błyskomistrz, to jest dobre. Natomiast Natalia coś miała tu fajnego. Bezpieczny strzał. To jest też dobre. No, weź sobie. Żeby na przykład komuś zdjąć Overwatcha, nie? Albo wykończyć wroga, który ma jeden tam gdzieś... jednego HP-ka, no nie? Dobra, na poligonie nic się nie dzieje. Bo się nic nie będzie działo, bo nie mamy, kurczę, wiecie, za dużo trupów. Znaczy trupów, no do... Flame Viper autopsji mamy. Nie, mam Lanciera, tego, sekcjarz włókno, bezimiennego.
Nie, dobra, to mamy. Mamy co robić, okej. Okay. Rush Alien. 30 jednostek zasobów. 3 kryształy Lirium. Zasoby będę potrzebował, kurde. No. Nie, no jak będziemy mieć ten pancerz, to już będziemy... Pytanie, czy będziemy w miarę ustawieni, czy nie. 6 dni, naukowiec i pakiet informacji. Trzeba tę misję zrobić. Oficer, oficer, samuraju, mój miły. Armaneusz. Go, go, go. I chyba tyle. 120, nie, raczej nikogo więcej nie dorzucę. To jest dobra ekipa. To jest nawet bardzo dobra ekipa, można by rzec. Stan laserowy, wiesz co? Kupimy ci stena laserowego, bo mnie stać na to. No tak się zastanawiam. Mam jakieś rzeczy tu? Tłumik, tłumik. Mamy zaawansowany większy magazynek. No, do ciebie jak ty strzelasz, mój miły Kubo. Tak najbardziej. Mamy lepsze te. Weź sobie granat. Jak to zrobić? Moment. Tu jest. Upgrade equipment. Increase shredding by 2. Armor piercing. Armor piercing będzie dobry. No właśnie, to chcę przerzucić już do tego, wiecie, lepszego pancerza, który będzie niedługo. Także Armaneuszu, witamy cię na pokładzie. Ty masz mobilności 15, natomiast będziesz miał chyba, nie? Mobilność większą. Nie, nie będziesz miał mobilności większej. Tu jest. To weźmiemy potem. No, u ciebie przy 15 mobilności. No. Natomiast damy ci, mój miły, ten unik zaawansowany. I będzie git. Ty masz 5 zdrowia. 14 plus 2, stary. To co ty? Weź sobie tę kamizelkę. Pancerz ze stopu. Wiesz co, Jarosław, ty będziesz raczej z tyłu gdzieś. Ty będziesz atakował. Natomiast nie wiem, po co ci... No cholery. Jasne i z tym. Po co ci to? Wakizashi. Mamy katanę. Jedną, drugą. Tu masz Lightning Slash'a. No. Tego darmowego, nie? Darmowe cięcie. To będzie dobra sprawa. 122, ekstremalnie niski. No. Wokół VIP-a z miasta, czyli będziemy zaczynać tego, nie? Star bez ukrycia. Natomiast Jarosław będzie ukryty, o ile nie będzie zaalarmowany. Chociaż nie. Chociaż nie, 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 źle mówię. Tak czy inaczej będzie ukryty Jarosław. Dobra. Takie tam rzeczy różne mamy. I powinno się to udać, wydaje mi się. 15 minus 1, 14, ale to nie szkodzi. Masz tego, huragan stali. Critical damage. No, Jarosław ma ten. Mobilność. Lecimy. Nie wiem, kim Igor chciał być. Znaczy, wiem, ale znaczy nie pamiętam. Inaczej. Mogę sobie sprawdzić, no ale no, to nie był mój wybór, nie? Tylko gry. Dobra. 100%. Strzeżone. 70% infiltracji, średnio niski. A mamy ekipę. Strzelca wyborowego, mamy Aleksa.
Alex ma trochę słabą tą. Tutaj mamy to specjalistą. No wiecie co, przyspieszymy to. Będzie bardzo niski i to będzie akurat. Dobra, kochani, 106% infiltracji. Miałem to chyba przyspieszyć, tak mi się teraz wydaje. Dostaniemy ciała, więc warto nie rozwalać ich z granatów ani z niczego innego, tylko normalnie. I też nie mogą spłonąć. Znaczy, jeżeli będą się palić, tak wiecie, tam w drugiej, trzeciej turze, to spoko. Natomiast nie możemy ich zabić pierwszą akcją z miotacza płomieni. Wtedy stracimy to ciało do badania. Pociąg przechwyć bardzo niski, czyli będzie 12 wrogów max. No i tyle, no coś tam dostaniemy, jakieś informacje, jeszcze nie informacje, tylko jakieś rzeczy. Dobra, dzięki kochani za uwagę, widzimy się w operacji Nowy Meks... Purpurowy szept. No, także kochani, dzięki za uwagę, jeżeli wam się film podobał, ocencie proszę i do zobaczenia. Pa, pa.